Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie po tytule, kolejne Avonowe wideo. W końcu przyszło zamówienie. Ta-da! Zamówienie z katalogu styczniowego, bo mamy już styczeń 2023. Jak to szybko zleciało, nawet nie wiem kiedy. I będą tutaj nowości na luty i mam nadzieję, słuchajcie, trzymam kciuki, a po angielsku to tak, tutaj się krzyżuję palce. Mam nadzieję, że przyszedł katalog zaopatrzona w moje wielofunkcyjne, otwierające narzędzie. Biorę się do otwierania, bo... jest duży, bardzo duży karton, znaczy karton może nie jest duży, on jest zawsze takiego samego rozmiaru, ale jest ciężki, ale to dlatego, że tutaj są płyny do kąpieli dla mojej nowej klientki Agi. Aga bardzo lubi swoje płyny do kąpieli, więc znowu tutaj coś się znalazło. I już. Dzisiaj strasznie ponura pogoda. Teraz się troszeczkę rozpogodziło, ale dosłownie z godzinę temu to wyglądało, bo jest godzina 11 i o godzinie 10 to wyglądało tak, jakby to była już godzina 4 po południu i zaczynało zmierzchać. Dzisiaj nie ma żadnych wypełniaczy, nie włożyli mi żadnej folii zabezpieczającej. O, całe szczęście, jest katalog. Jest. Dobrze, więc będzie przegląd, tak? Będzie spokojnie. Czekajcie, muszę się poprawić na krześle. Będzie przegląd katalogu na luty, już takiego tradycyjnego. Także jest dobrze. Pewne rzeczy mi się tutaj pootwierały. Zaczniemy od zamówienia Agnieszki, tak jak zawsze. Mojego to tutaj praktycznie nie ma nic, bo dużo jest próbek. No, po nowości na luty, wiecie. Styczniowy katalog nie był jakoś super, super. Dużo widzieliście, bo już przegląd na moim kanale się pojawił. Taki elektroniczny przegląd, ale jest. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do oglądania, do przeglądnięcia ze mną katalogu i zobaczcie, że tam jest sporo ofert takich tam łączonych, w sensie na przykład 3 kosmetyki za 12 funtów albo jakieś takie zestawy, ale to są takie, wiecie, poświąteczne promocje, nic nowego w każdym bądź razie, takiego ekscytującego się nie pojawiło w tym katalogu. Więc zaczynamy. Tradycyjnie dla Agnieszki jej ulubiony płyn do kąpieli Good Night Sweetheart. My już to wielokrotnie już Wam pokazywałam, wielokrotnie już wąchałam. I mówię zawsze, że jak będę pamiętać, to sobie też zamówię, tylko że Agnieszka zawsze zamawia litrowy. Ja raczej zamówię półlitrowy, tak żeby wypróbować. Ale zawsze, wiecie, zapomnę. Kolejny płyn do kąpieli to Lavender Calm. Aga mówi, że te dwa to są takie jej ulubione. Ostatnim razem zamówiła sobie ten Cashmere Touch. A to jest typowo lawendowe. Jak Boha kocham. To jest bardzo lawendowe. Och, nie dla mnie. Chociaż, wiecie, no lawenda ma niby być taka uspokajająca, taka ułatwiająca zasypianie. Ogólnie lawenda ma bardzo dużo właściwości takich medycznych, bym powiedziała. Na przykład pamiętam, że jak urodziłam Izaaka, to pani położna zaleciła mi, ponieważ ja miałam niestety, ale szwy, pani położna zaleciła mi takie krótkie kąpiele, nie jakieś tam, wiecie, nie takie wylegiwanie się w wannie, ale krótkie kąpiele lub podmywanie się wodą z olejkiem takim nieetycznym, ale takim olejkiem z lawendy, takim olejkiem, no nie chcę powiedzieć medycznym, ale takim przeznaczonym do masażu na przykład, czy do kąpieli, czyli olejkiem z lawendy, czy wyciągiem z lawendy, bo lawenda ma antyseptyczne właściwości, oprócz tych
uspokajających. Ja za zapachem lawendy, stricte takiej lawendy, nie przepadam, chociaż połączenie tego mydła w płynie, które jest z Avon Essence, chyba to jest, w tych różowych takich buteleczkach. I tam jest lawenda z imbirem i to połączenie bardzo mi się podoba. Ma taki luksusowy zapach ta lawenda. Nie wiem, czy... Jeżeli używaliście, to na pewno wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie używaliście, a lubicie lawendę, to na pewno to powinniście wypróbować, bo uważam, że tamta lawenda, tamto mydło jest naprawdę fajne i nie miałabym nic przeciwko, gdybym, wiecie, zamówiła je ponownie, to z pewnością zużyłabym z przyjemnością. Ale to jest taka, tu ten płyn, to jest taka typowa lawenda, lawenda dla wielbicieli. No Aga mówi, że ona bardzo lubi, także super. Ten półlitrowy sobie zamówiła. Dalej Agusia skorzystała z promocji, z tego co pamiętam. Aha, nie podałam Wam cen. 2,75 za duży płyn, 2,25 takie są u nas ceny za mały płyn. Dalej, z tego co pamiętam, była promocja... kup jeden, a drugi dostaniesz za pół ceny. Te szampony są po 4 funty, więc jeden za 4, drugi za 2, czyli dwa szampony za 6 funtów zamiast za 8, czyli 2 funty po prostu mniej. I Aga sobie wybrała, ponieważ Aga jest blondyneczką, wybrała sobie fioletowy szampon dla blondynek, czyli ten Color Correction, no mówię, Violet Technology, czyli taki, który neutralizuje żółtość czy pomarańczowość w blond włosach, czyli taki. I Agusia zamówiła sobie Ultimate Shine, czyli ten, który jest taki nabłyszczający z Crystal Light Technology. Tutaj jest napisane Up to 100% Instant Mirror Shine, czyli że do 100% takiego blasku, lustrzanego blasku, takiego od razu blasku, wiecie, takie od pierwszego użycia, w sensie. Okej, nie wiem. Zapytam się Agnieszce, czy faktycznie, ja tych szamponów nigdy z Advanced Techniques nie używałam, ale wiem, no kilka osób sobie chwali te szampony, więc może. Nie wiem, tak jak mówię, nigdy nie używałam. Dalej Agusia sobie zamówiła If Truth, ponieważ jej Perceive jest niedostępne. Choć Aga stwierdziła, że ona się zaopatrzyła, jak była w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku była w Polsce i się zaopatrzyła w Perceive. Tutaj jej drugim ulubionym zapachem jest właśnie If Truth. Dla mnie ta If Truth jest... Ja lubię świeże zapachy, ale to jest zbyt świeże. To jest takie wręcz ziołowo-świeże. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie kwiatowo-świeże, a takie wręcz czuć taką jakąś nutkę... działowości, nie wiem, jak mam to opisać. Jeżeli słyszycie taki szmer, szum, to kochani, jest deszcz. I ten deszcz, on dzisiaj pada od samego rana. Od samiutkiego rana pada. I była tylko chyba jedna przerwa, jak do tej pory. I trochę żałuję, że nie wyrwałam się w tą przerwę, bo muszę wyjść dzisiaj. Zrobić szybkie zakupy, a już jest, no zaczyna już być, wiecie, coraz później, zanim skończę nagrywać, będzie godzina 12. Mam nadzieję, że jak skończę, to uspokoi się na tyle, że będę mogła wyskoczyć, bo raz już zmokłam, szłam ze szkoły, jeszcze jak szliśmy do szkoły, to tak, wiecie, bardziej chroniłam młodego parasolem niż siebie, żeby on nie zmógł, więc ja byłam, miałam połowę całą mokrą, ale zanim wróciłam do domu, to tak naprawdę tak siekło tym deszczem, że byłam cała przemoczona. Włosy miałam mokre, wszystko miałam mokre. Przyszłam i pierwsze co zrobiłam, to usiadłam i wysuszyłam włosy suszarką. Także dzisiaj moje włosy są takie, o widzicie, trochę pokarbowane, no bo to ja je miałam dzisiaj bardzo ładne, proste, ale zmokłam i tak to wygląda. Także tak, If Truth dla Agusi sobie zamówiła, on był 12 funtów, o ile dobrze pamiętam, w ofercie. I żel pod prysznic, a właściwie kremowy żel pod prysznic, tym razem kokosowy z Avon Care. To są tak naprawdę jedyne dwa żele pod prysznic, jakie są w tym momencie dostępne w ofercie Avonu. To jest Avon Care.
I to są, jak już Wam mówiłam, w przypadku tego z awokado, który Aga zamówiła sobie poprzednim razem. Ten już jest, to jest 400 ml i on jest kremowy, ale w taki trochę inny sposób niż te z Avon. Jak one się nazywają? Z Avon Senses. Także tamta kremowość, a ta kremowość jest zupełnie inna. Zobaczmy, jak on. Ja kiedyś miałam, bardzo dawno temu miałam i miałam żel i balsam z tej serii. No, on ma bardzo. To jest taki bardzo subtelny kokosowy zapach. To nie jest nic takiego, co Was uderza w nos, więc jeżeli lubicie kokos, ale nie jesteście jakimiś ogromnymi miłośnikami, to Wam się spodoba, bo on jest delikatny i skóra bardzo ładnie, delikatnie po nim pachnie. Także Aga ma ten z awokado, który bardzo sobie chwali. Mówi, że to jest chyba najlepszy żel, taki kremowy żel pod prysznic, jaki używała do tej pory z Avon. Ale teraz chciała sobie wypróbować kokosowy. Ja chciałam sobie zamówić ten awokado, bo po prostu skuszona jej jakże pozytywną opinią, pomyślałam sobie, kurczę, wypróbuję, no bo miałam kiedyś ten krem do ciała, ale żelu nigdy nie miałam. I kończę już właśnie teraz ten różany, który mam z Avon Senses. Pomyślałam sobie, dobra okazja, bo one 2,15 kosztują, wiecie, fajna cena, wyprzedany. Jak Boga kocham, jest niedostępny. Także zobaczę, czy będzie nadal w promocji w kolejnym katalogu, a jak nie, to po prostu poczekam, bo on jest chyba teraz w promocji, jak mi się wydaje, 2,15 to jest chyba cena promocyjna, ale nie pamiętam ile, poczekajcie, zaraz zresztą mam przecież katalog tutaj, na luty, czy sobie, już, zobaczmy. A nie, to jest ich regularna cena, 2,15. Tylko tu jest ten kokosowy, tutaj jest ten z kakaem, a awokado jest, nie ma, jest tutaj, jest. Czyli też jest za 2,15, także mam nadzieję, że będzie dostępny w lutym, więc sobie zamówię w lutym, o ile oczywiście będę pamiętać. Także tak, także to jest regularna cena, 2,15, czyli, ale dobra cena, bo jak za 400 ml żelu pod prysznic, to jest naprawdę dobra cena. Teraz żele podeszły do góry, kiedyś można było kupić za funta żele pod prysznic, 250 ml te na przykład z Nivea, a teraz wiecie, ceny poszły wszystkiego. Tak naprawdę, ceny poszły do góry i chyba te żele już teraz kosztują funt 20 czy funt 30 nawet, coś takiego. Także 2,15 za 400 ml to jest naprawdę przyzwoita cena. Teraz moje zakupy. Moje zakupy to balsam znowu z kokosem, ale to nie jest dla mnie balsam, to jest balsam dla taty Izaka, który pytał mnie, czy mogłabym mu zamówić. On pachnie tak samo delikatnie jak ten żel, tyle tylko, że on jest jeszcze w opakowaniu takim świątecznym, po prostu był tańszy. On kosztował funta 50, no bo jest w opakowaniu takim świątecznym, ale wiecie co, szczerze to jest tylko folia, tą folię można zedrzeć, to oczywiście butelka będzie bez w ogóle, bez obrazka, bo to chyba jest zupełnie taka goła butelka. Ale w sensie nie musicie mieć świątecznego obrazka, jeżeli nie chcecie, wiadomo. Także tak, ale 400 ml, po co mam przepłacać, bo normalnie, jak jest w tych butelkach, bo to jest to samo, to jest Avon Care, tylko że po prostu w innej, w starej jeszcze butelce tak naprawdę, w starej butelce, te już teraz są w tych butelkach takich jak ten żel. Ale ten kosztuje 3 funty, a ten kosztował funta 50. Także nie widziałam powodu, dla którego miałabym przepłacać. I dalej była też oferta w katalogu, zresztą Wam o tym mówiłam, na produkty z Clear Skin. I tu kupiłam sobie te naklejki na wypryski. I mydełko to niebieskie, bo naprawdę lubię to mydełko, używam je praktycznie, używam codziennie tego mydełka, nie używam niczego innego do mycia
twarzy i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Tutaj nigdzie nie ma tak naprawdę instrukcji, jak często to mydełko mamy używać. To jest mydełko eksfoliujące, więc może, wiecie, ja trochę przesadzam z tym codziennym użytkowaniem, ale muszę sobie kupić taki inny żel, który będę mogła używać pomiędzy. Tak może coś sobie znaleźć takiego, wiecie, fajnego. Ale póki co, to tak, to niebieskie mydełko, i te naklejki, a mam ostatnio mi, słuchajcie, tutaj zamaskowałam trochę makijażem, ale po prawej stronie, lewa strona nie, ale po prawej stronie mam tyle wyprysków, nawet tutaj, te już mi się tutaj goją teraz na policzku, ale tu na no tak jakby na linii żuchwy, tutaj na górnej części szyi, nie wiem, no nie wiem. Jeden mi, wiecie, zniknie, zaczyna się goić i znika, drugi mi się pojawia, ten tutaj, ten w środku jest na przykład świeży. Nie mam pojęcia, używam tego samego kremu, używam tych samych kosmetyków do pielęgnacji całej mojej twarzy. I tylko prawa strona, i zanim mi zaczniecie pisać, że może poduszka, to nie, moi kochani, bo ja śpię na lewej stronie. I ja notorycznie śpię na lewej stronie, a nie lubię spać na prawej stronie. Nie lubię. A to jest moja prawa strona, która jest, wiecie, zajęta, że tak powiem, wypryskami. A moja lewa, która właśnie dotyka poduszki, jest w porządku. Nie wiem, powietrze mi szkodzi. Może zacznę faktycznie spać na prawej stronie, to będzie lepiej. Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, ale tak, potrzebowałam i w ogóle skończyłam i teraz, tak jak mówię, te tutaj wypryski, one są takie dość duże i ciężko mi się goją i pewnie te płatki migiem mi się skończą, ale znalazłam płatki takie na pryszcze, jest na stronie, z której zamawiam zazwyczaj makijaż i tam właśnie znalazłam jedną firmę, która robi 70 chyba dwie takie naklejki za 6 funtów, a tutaj mamy 12 i one bez promocji kosztują 4. Dlatego ja zawsze kupuję, jak są w promocji, no bo 12 naklejek za 4 funty to dużo, bardzo dużo, moim zdaniem. A tam jest 70, tam są 72 naklejki za 6 czy 6,50 jakoś tak. Także wiecie. Tam to kupię sobie, żeby wypróbować, ale te już mam sprawdzone, te wiem, że działają i faktycznie nakleicie je na 6 do 8 godzin i potem jak zdejmiecie tą naklejkę, to widać różnicę. Widać różnicę, opuchlizna jest dużo mniejsza i szybciej, tak jakby on zasycha i goi się później. Także dobra, koniec. I przejdźmy teraz do nowości. Nowości na luty. Pierwsza nowość na luty to płyn do kąpieli w takiej małej butelce. Ja nie używam aż tyle płynów do kąpieli, a te małe butelki ja lubię, bo one, wiecie, nie leżą mi zbyt długo. Ja kąpię się naprawdę rzadko, częściej zimą niż latem. Latem to ja bardzo rzadko biorę kąpiel. To już naprawdę musi być jakaś taka wyjątkowa okazja. Zimą trochę częściej. Ale mam jeszcze jedną taką butelkę płynu, który kupiłam sobie w zeszłym roku, jak były takie te letnie, tam był chyba arbuz z czymś tam i potem był granat z morską wodą, czy coś takiego. I ten granat mi się strasznie spodobał i kupiłam sobie dwie butelki, jedną zużyłam i jedną jeszcze mam, słuchajcie. Więc i to jest taka mała butelka, więc ja naprawdę nie zużywam aż takich ilości. A to jest nowość. Byłam ciekawa, dlatego zamówiłam, bo to jest, słuchajcie, różowa piwonia z magnolią. A wiecie, jeżeli jesteście tutaj na moim kanale od dawna, że ja magnolii, no nie chcę powiedzieć, że nie lubię, ale ja za magnolią nie przepadam. No może i nie lubię, trochę. Dla mnie zapach magnolii jest taki bardzo często obezwładniający, taki dość mydlano ciężki, taki, nie wiem, jak mam to opisać, mnie to tak, no, mnie to się trochę kojarzy z zapachem lilii, magnolia, lilia, mają bardzo podobne właściwości, czyli są takie dość duszne, takie ciężkie te zapachy
I przez to ja za magnolią to naprawdę nie przepadam. Jaśmin, nie lubię jaśminu za bardzo w, na przykład w wodach toaletowych czy wodach perfumowanych. Nie wszystkich, bo mam jedną, która ma aż dwa różne typy jaśminu w nutach zapachowych. I to są moje ulubione, to jest moja ulubiona woda perfumowana tak naprawdę. Ale to jest wysokopółkowa woda perfumowana i moim zdaniem w wysokopółkowych wodach perfumowanych ten jaśmin jest nieco lepszej jakości i trochę inaczej pachnie. On mi tak nie przeszkadza, a wręcz podoba mi się czasami. Także wiecie jak to jest. Ale tutaj pomyślałam sobie, że sprawdzę i powiem wam, że ten zapach jest... Czy ja czuję od tej piwonie? Może? Czy ja czuję tutaj magnolię? Nie wiem. Może? Tylko, że różnica pomiędzy tym, a tym Kashmir Touch, gdzie jest wanilia z magnolią, jest taka, że tamta magnolia jest taka bardzo wyczuwalna na pierwsze wąchnięcie. Ona jest delikatnie słodka, ta wanilia dodaje jej takiej delikatnej słodyczy, ale przewaga jest tej magnolii taka wyczuwalna, dość nachalna. Tutaj? Muszę to wlać do wody, żeby w stanie być tak, wiecie, stwierdzić, ale to nie jest nachalny zapach. To jest bardzo delikatne. Tutaj pojawią się, z tego co ja widziałam, pojawi się właśnie płyn do kąpieli, który ja mam i pojawi się też i mgiełka. Taka, wiecie, do ciała, możecie jej używać do odświeżania powietrza, taka ogólnie, taka no, mgiełka. Także, okej, okay. Na pewno zużyję, to nie jest coś, czego on kosztował mnie funta chyba 5, bo ja go kupiłam z Frystluka, więc nie wiem po ile będzie w katalogu, zaraz zobaczę, czy jestem w stanie znaleźć. O! Tak, więc tutaj jest ten płyn do kąpieli. A tak wygląda mgiełka. I ta mgiełka będzie kosztowała, gdzie ona to jest? 2,50 w katalogu, a płyn funt 50. Także trochę zaoszczędziłam. O, tutaj jest cena, funt 50. Nie wiem, czy widzicie, ale mam nadzieję, że widzicie. Także funt 50, ja zapłaciłam chyba funta 5 albo funta 15, jakoś tak. Wiem, że niedużo. I teraz, moi kochani, pojawi się kilka nowych zapachów w lutym. Ja tutaj mam próbki. Teraz tak, nie wiem, czy u Was też tak jest. Dajcie mi znać, panie konsultantki z Polski, moje drogie Ejwonowiczki, czy u Was też Ejwon wprowadził takie właśnie pojedyncze, bo wcześniej można było kupić ten taki pięciopak, to był taki blister, taki o tak, one były tak połączone, te próbki, co nie? I tak pięć i taki blister kupowało się tam za ileś pieniędzy, a teraz sprzedają pojedyncze. Ekonomia? Nie wiem. W każdym bądź razie, zobaczmy, czy ja tutaj się, nie jestem się w stanie rozczytać, poczekajcie, wezmę okulary. I tak, moi kochani, jeśli chodzi o nowe zapachy, to pojawi się kilka tak naprawdę u nas. Wiem, że u Was też pojawi się, czy chyba pojawi się w katalogu też na luty, tak mi się wydaje. Ten oto zapach i to jest Attraction Intense. Dla niej i dla niego. Tutaj są oczywiście strony zapachowe, ale ja mam próbki, więc będę wąchała próbki. Już Wam mówię, Attraction Intense dla niego to zapach śliwki, szałwi i tutaj jest napisane soft leather, czyli miękkiej skóry, cokolwiek by to znaczyło. Czyli skóra, szałwia i śliwka. Ciekawe, śliwka może nadawać taki ciepły, przyjemny zapach. I teraz tak, próbeczka. I ten męski będę sobie robić na lewej. Nie chcę rozlać. Jest ok.
Szałwia? Może. Skóra? Tak, jak najbardziej. Śliwka? Myślałam, że to będzie nieco słodsze. Tutaj bardziej, przynajmniej dla mnie, jest wyczuwalny ten akcent skóry. To jest taki typowo lekko ziołowy, ale nie do końca świeży męski zapach. Taki bardziej elegancki, bym powiedziała. Tutaj widzę pana w garniturze, takiego, no, zadbanego, eleganckiego w średnim wieku. Tak bym ten zapach opisała. To nie jest zapach dla młodej osoby. Przynajmniej nie kojarzy mi się. O, na przykład nie widziałabym mojego brata w takim zapachu. Ma to sens? Nie wiem, chociaż mój brat już jest też w średnim wieku, tak naprawdę. Ale nie wiem, po prostu jest taki bardziej elegancki ten zapach. Myślałam, że będzie bardziej słodki, bardziej taki otulający, taki bardziej zimowy. A tutaj nie do końca. To teraz może powąchajmy sobie dla niej. Dla niej nuty zapachowe to imbir, gardenia i kokos. Także tu spodziewam się takiego raczej zapachu może nieco bardziej letniego, bo kokos tak mi się zawsze kojarzy raczej z takim zapachem, wiecie, letnim, taki wiosenno-letni, ale bardziej letni przypomina mi takie wakacyjne ma wibracje kokos, ale zobaczmy. O matko. Nie wiem, czy ja już zapach, węch straciłam? Ok. Jak przeczytałam imbir, to wyobraziłam sobie, że ten zapach będzie taki z taką nutką świeżości. Że ten kokos, bo kokos zazwyczaj jest taki dość słodkawy, dość taki, wiecie, ciepły. Tak jak mówię, przywołujący na myśl jakieś takie egzotyczne wakacje, coś w tym stylu. Ale pomyślałam sobie, że w połączeniu z imbirem to może być taki dość świeży zapach, taki dość. Ale to jest takie. Może przez tą gardenię? Ja nie wiem, co tutaj czuję, bo kocham. Mało jest kokosu, tak ja spodziewałam się, że ten kokos będzie taki bardziej wyczuwalny. To jest zapach słodki. I imbiru ja tutaj nie czuję w ogóle, ale mówię, może straciłam węch. Może coś ze mną jest nie tak. Nie wiem, dajcie mi znać, czy wy wąchałyście ten zapach. Tutaj skóra, zdecydowanie. Mi się wydaje, że ten zapach kojarzy mi się, który był ze skórą, któryś z tych, chyba Black Suede. Black Suede jest, tylko nie pamiętam, która wersja, z takim właśnie akcentem skórzanym i to mi, albo Elite Gentleman. Jeden z dwóch. Nie pamiętam dokładnie, który. Nie bijcie, ja nie jestem dobra w męskich zapachach. Ale to mi się tak bardzo kojarzy, z takim właśnie. Ten akcent skóry jest zdecydowanie wyczuwalny. Śliwka? Nie bardzo. A tutaj to jest takie. No kurczę, nie wiem. Z tej próbki to tak nie. Musiałabym mieć coś takiego, wiecie, żebym się mogła spsikać tym. Natomiast. Nie wiem, nie wiem. Słodki. Ciepły na pewno, ale słodki zapach. Kokosu ja tutaj nie czuję. Nie wiem, co czuję. Czuję taką słodycz, taką cukrową trochę słodycz. Nie podoba mi się to. Ale kokosa ja tu nie czuję w ogóle. Dalej w naszym katalogu, chyba nie, niestety nie w waszym, ale w naszym pojawi się taka wersja walentynkowa zapachu Love You. Tak to będzie wyglądało. Będzie on za 10 funtów. Można też będzie sobie kupić balsam za 5. A nie powiedziałam wam ten Intense, 12 funtów. I wersja męska, i wersja damska. A tutaj mamy Love You, także już wam szukam próbkę. Tutaj chyba jest to. Tak. Dobra, to teraz muszę z drugiej strony. I tutaj mamy typowo takie.
powiedziałabym, waletynkowe nuty i tutaj ma być bardzo owocowo, malina, róża i kremowe drewno kaszmirowe. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Już czuję owoce. Wiecie, tu jest róża i mnie się to podoba. O, wow. Okej, nie wiem, jak to się będzie rozwijało na mojej skórze. Na pierwsze wąchnięcie, w ogóle tak, na pierwszy moment, jak nałożyłam go na skórę, to czułam owoce. Nie wiem, czy to do końca był zapach maliny, ale czułam owoce, świeżość owoców. Teraz czuję różę. Różę, która jest taka otulona takim... Może to jest to kaszmirowe drzewo, to kremowe kaszmirowe drzewo. Jak mam Wam to opisać? To pachnie jak bukiet róż. Tak trochę. No, jak bukiet róż. Tak trochę zielono. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale to jest taka, to jest taka różana świeżość. To nie jest zazwyczaj jak na przykład w wodach toaletowych czy w wodach perfumowanych znajduje się nuta różana, to ta róża jest taka słodka, taka ciężka. Na przykład w tym różanym Artistic, który mam, tamta róża jest dodatkiem takich nut mydlanych i ona jest taka dość ciężka. Tutaj ta róża, ona jest faktycznie taka raczej wiosenna, taka świeża. Nadal czuć, że to jest róża, ale ona jest, tak jak mówię, ona jak dla mnie, to pachnie jak bukiet róż taki przyniesiony z kwiaciarni, tak mniej więcej. Z taką delikatniutką, bardzo delikatniutką nutką owocowej słodyczy, taki naprawdę... Powiem Wam, że jak na wodę toaletową, która ma się pojawić jako po prostu taka edycja limitowana, walentynkowa, to jestem zaskoczona, jak bardzo dobrze skomponowany jest ten zapach. Tego się nie spodziewałam. I powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Kurczę, nie chcę się skusić na kolejny zapach. Ale to jest naprawdę... Oh. Piękna róża. Muszę sobie tą próbkę... nanieść na resztę ciała i zobaczyć, jak to będzie na mnie się rozwijało, ale powiem Wam, że love you ode mnie na tak. To Attraction Intense. Teraz tutaj, co czuję z tego Attraction Intense, to jest jakby ktoś mi miodu na rękę posmarował. To jest taka czysta słodycz. Ani kokosu, ani imbiru tu nie czuję. Po prostu taką ciężką słodycz, taką trochę mdlącą słodycz, ale to love you, ta róża, wow, po prostu, podoba mi się. Wiecie, że u nas pojawi się też ta nowa Eve, ale niestety próbki tej nowej Eve są niedostępne póki co i nie wiem, kiedy ona dokładnie się ma pojawić, bo tutaj nie ma żadnej tutaj nie ma jej w katalogu, więc nie wiem, czy ona się ma dopiero pojawić w marcu, ta Eve Become, ale próbki były dostępne do kupienia i ale po prostu okazało się, że nie ma, że nie ma w magazynach, więc nie wiem. Tutaj w katalogu nie widzę tego Eve Become, także przypuszczam, że to jest zapach, który ma się pojawić dopiero w marcu, ale już była jego zapowiedź z jakiegoś tam powodu. I mam jeszcze jeden zapach, jeszcze właściwie dwa, bo jeden jest męski, drugi jest damski.
ale z damskich tutaj mam zapowiedź w katalogu, zobaczcie, nowego zapachu z serii Far Away. To jest Endless Sun. I on tutaj jest napisane, że pojawi się w pełnowymiarowym, można zamówić sobie próbki, w pełnowymiarowym takim opakowaniu pojawi się dopiero w marcu. Myślałam się, że to IF też pojawi się w marcu, no bo mówię, chyba że tutaj, nie wiem, chyba że jestem prześlepawa i nie widzę. I dostałam też próbkę tego Endless Sun, bo tą próbkę można było, konsultantki dostawały za darmo przy zakupie jakiegokolwiek pełnowymiarowego produktu i ja chyba dostałam to właśnie za, do tego płynu, bo to było z First Looka. Także zobaczmy, bo ja nawet nie wiem, jakie to ma mieć nuty zapachowe, to Endless Sun, nie mam pojęcia. Może sobie tak tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie mi się tutaj to mieszało. Mogłam jakoś tutaj dalej gdzieś, a może tutaj. Się naprawdę ciężko nakłada z tego. O, teraz poszło trochę lepiej. Brzoskwinia? Nektarynka? Coś w tym stylu. Coś owocowego, powiedziałabym, że brzoskwinia. Ale mogę się mylić. Albo jabłkiem to nie pachnie. Zdecydowanie owocowe. Endless Sun. No jest w takim opakowaniu pomarańczowo-żółtym, więc może brzoskwinia? Okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Zapach bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Bardzo owocowy. Nie jestem do końca pewna, co tutaj jest. Ja bym powiedziała, że to pachnie mi albo jak brzoskwinia, albo jak jakiś słodki, cytrusowy owoc typu nektarynka na przykład. Bo to ma taki jakby trochę cytrusowy, ale słodki za jednym zamachem zapach. Boję się, bo czasami jak na przykład jest taki zapach brzoskwini czy klementynki, to na mojej skórze to po pewnym czasie tak zaczyna tanio pachnieć. Natomiast kurczę, Far Away. Endless Sun. Wow, no. Oh, ale ten, to jest ten love you, to jest po prostu love you, I love you. Teraz już mi się zaczyna wszystko, wiecie, mieszać. Ale tak, powiem Wam, że jestem ciekawa, jakie nuty zapachowe są w tym Endless Sun. Zapach jest bardzo ciekawy, bardzo owocowy, więc dla wielbicielek owocowych zapachów to będzie super. Zapach taki na wiosnę, lato, bardzo ciepły, taki otulający, ale nie przytłaczający. Więc jeżeli lubicie coś takiego, to na pewno ten Endless Sun Wam się spodoba. W przeciwieństwie do wszystkich innych Far Away, ten nie wydaje mi się być słodki, taki wiecie, obezwładniająco słodki, więc nie sądzę, żeby tu była wanilia. Jeżeli jest, to jest w bardzo małej ilości. Ciekawe, jestem ciekawa, jak ten zapach będzie leżał na skórze. I się potem, wiecie, rozwijał na tej skórze. Ale wow, wow, to jest jeden z niewielu, bo wiecie, że ja Far Away to mam tak naprawdę chyba tylko jak do tej pory jeden zapach, który nie to, że jest moim jakimś ulubionym, tylko taki, który jest nieofensywny dla mnie. Bo wszystkie pozostałe to te Far Away, to nie dla mnie. Ale ten Endless Sun to potencjalnie jest pierwszy zapach, który mogę polubić. Także wow. Wow. Okej. Okay. I mam jeszcze jeden. Słuchajcie, pojawi się dla panów też. Chyba też widziałam go w polskim katalogu. To jest Full Speed Quantum. Już go dla Was szukam. Zobaczę, czy znajdę.
tutaj gdzieś opis może tego zapachu. O tutaj, tu, o tu. I to ma być... Bóg jeden wie. Nie ma nut zapachowych, niestety. Jest tylko napisane, że to ma być taki zapach wodno-drzewny. Także nie wiem, gdzie ja to miałam. A ta, tu. Powiem Wam, że teraz ten Attraction Intense tak wąchnęłam i na mojej skórze powiem Wam, że całkiem ładnie. Ten męski wariant. Nadal nie jest słodki, nie wiem, gdzie tam jest śliwka. Ja tam śliwki kompletnie nie czuję, natomiast bardzo ładnie ewoluuje. Elegancko, tak, bardzo elegancko. Dobra. Quantum. Jak wszystkie Full Speed. One wszystkie są bardzo świeże. Tutaj jest, o ta, to. Widzicie? Jest opisane jako nowości w ogóle, ale nie ma niestety żadnych nut zapachowych. Także tu mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę bardzo świeży. Bardzo świeży. Bardzo intensywny. Taki wręcz tani, moim zdaniem. Ten zapach jest taki jak płyn do toalet. Taki morski płyn do toalet mi się kojarzy. Nie wiem dlaczego. Bardzo intensywny. Za bardzo. Ale ten Attraction Intense, kurczę, klasa. Podoba mi się, nawet bardzo. Ale jest bardziej w taką korzenną stronę. Także co kto lubi, moi kochani. Tyle. No, rozgadałam się nad tymi zapachami w ogóle może zrobię oddzielny z tego filmik, bo wow. Rozgadałam się na 15 minut, moi kochani. To tyle. Całe moje zamówienie, wszystkie zapachy opisane. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. I to love you. To po prostu, to chyba sobie kupię na lato, żeby mieć. Także, moi kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie i zobaczymy się następnym razem. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo w kolejnym przeglądzie katalogu Avon, tym razem na luty już. Wow, jak ten czas leci. Buziaczki, kochani. Mua.